Witam serdecznie i zapraszam do Smolnika. Smolnik to wieś w gminie Leśna. Do Lubania stąd jest jakieś 12 km. Dzisiejszy odcinek jest trzecim, w którym poruszam temat tej wsi. Po emisji odcinka Nieznana historia budynku przy Smolnik 22 mój film usunięto ze strony leśnej, a mnie zablokowano. Prawdopodobne jest, że były też działania, by mój film usunąć także z kanału na YouTube, co im się widocznie nie udało. Temat o Smolniku tak się nie podobał niektórym ludziom, że blokowano mnie na różnych kanałach. Na przykład chciałem pokazać, gdzie w ziemi leżą pozostałości po naszych żołnierzach z 1939 roku. Chodzi mi o guziki, monety oraz parciane pasy z nabojami. Prawdopodobne jest, że mogą tam być i inne rzeczy związane z tamtym okresem, ponieważ nie kopaliśmy wtedy głęboko. Porozumiałem się nawet z panem Zamysłowa, który miał kogoś odpowiedniego zainteresować tym tematem. I co? Ano znów nic. Pewni ludzie, przypominający puste dzbany, myślą, że mi robią na złość. Ale czy aby na pewno mi? Trafiły się także pogróżki, choć jak na razie tylko na tym to się skończyło. Zanim zacznę, poprosiłbym was do pewnego przemyślenia. Załóżmy na przykład, że w czasie wojny pewna grupa została wyznaczona do ukrycia bardzo dużego skarbu. Mogło na niego składać się złoto bankowe lub zrabowane więźniom obozów zagłady. Mogły tam też znaleźć się zabytki z prywatnych kolekcji muzeów czy innych miejsc. Ludzie, którzy brali udział w ich ukrywaniu, po zakończeniu wojny nie mieli do nich dostępu, ale wiedząc, gdzie zostały ukryte, mogli pilnować miejsc ich zdeponowania. Tak mijały miesiące, a następnie lata. Urodziły im się dzieci, a tym dzieciom następne. Starzy przekazali więc wiedzę młodszym. W tym czasie zmianie uległ ustrój kraju. Teraz można było zmienić nazwisko, zostać już oficjalnie radnym, burmistrzem, a nawet sięgnąć po władzę wyżej. Młode pokolenie mogło teraz skorzystać z ukrytych depozytów, za które można wysłać swoje dzieci do prywatnej szkoły, a następnie na studia. I znów dawało im to wiele nowych możliwości. Zaczęli też budować sobie domy, a następnie mini osiedla, takie Eine kleine Heimat. Depozyty zamienione na żywą gotówkę można by wykorzystać na różne sposoby. Od tworzenia farm troli na różnych grupach społecznościowych do finansowania wyborów. I to nie tylko tych lokalnych, ale też do Sejmu. Można by było w ten sposób wybrać premiera, a jeśli się to uda, nawet prezydenta. A dalej to sobie sami pomyślcie, do czego może dojść. Oczywiście zastrzegam, że to są tylko moje wymysły, które mogą lub nie być prawdą. Może więc raz jeszcze przybliżmy sobie ostatnie tygodnie II wojny światowej na Pogórzu Izerskim. W tamtym czasie, a był to przełom marca i kwietnia, samochody załadowane różnymi skrzyniami płynęły jak rzeka górskimi drogami. Po drodze w różnych przygotowanych w pośpiechu miejscach samochody opróżniano. Ale najprawdopodobniej duża ich część dotarła w okolice Świeradowa, Pobiednej, Leśnej
Olszyny czy Lubania. Szybkie postępy wojsk rosyjskich doprowadzić mogły do pewnego chaosu. Lotnictwo sowieckie kontrolowało wszystkie drogi, a na terenie Czechosłowacji działała partyzantka. Wszelkie próby przewiezienia tzw. depozytów dalej w głąb Niemiec były niebezpieczne, a nawet niemożliwe. A przygotowane skrytki nie mogły pomieścić wszystkich depozytów, które tu dotarły w końcowych dniach wojny. To wtedy musiała zacząć się chaotyczna walka z czasem. Niemcy z niewiadomych względów zaczęli bronić miasta Lubań, które nie mogło już odegrać żadnej roli w tej wojnie. Ale czy rzeczywiście chodziło o sam Lubań, czy o to, co było do ukrycia w pobliżu Lubania? W pierwszej połowie kwietnia 1945 roku przez krótki czas na Pogórzu Izerskim pomiędzy Lubaniem i Zgorzelcem stacjonowała 10. Dywizja Pancerna SS Frundsberg, co potwierdza zamieszczony dokument. Wynika z niego, że była ona rozlokowana w sektorze Kościelniki, Grabiszyce, Radzimów, Mikułowa, Siekierczyn, zaś dowództwo dywizji kwaterowało w Rudzicy, a następnie w pałacu we Włosieniu. Dziś dokładnie nie wiadomo, co robili tu żołnierze z dywizji Frundsberg, ponieważ w walkach o Lubań nie uczestniczyli. Więc co? Czyżby mieli konkretne zadanie do wykonania? Czy był to udział w ukrywaniu tzw. depozytów? Jest to bardzo możliwe. Moje ustalenia pozwoliły przypuszczać, że tak właśnie było. Nawet Smolnik, choć nie jest zaznaczony jako miejsce postoju dywizji, leży niecałe 2 km od wspomnianej wsi Grabiszyce, w której dywizja była. A ten pan to laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, ale też honorowy obywatel miasta Gdańska. Nazywa się Günther Wilhelm Grass, SS-man, który służył w dywizji Frundsberg. Po wojnie zapomniał się przyznać do swoich hitlerowskich korzeni. Ciekawi mnie, czy Günther przebywał w okolicach Lubania i później po prostu zapomniał powiedzieć, co tam robił. W drugiej połowie kwietnia 1945 roku dywizję Frundsberg przerzucono w rejon Cottbus i Spremberg, gdzie następnie została rozbita przez Armię Czerwoną. Prawdopodobnie nie wszyscy dostali się do niewoli. Ci, co uciekli, postanowili widocznie powrócić w miejsca, w których niedawno ukrywali skrzynie. W drugiej połowie maja 1945 roku radziecki batalion podczas przeczesywania gór izerskich w pobliżu Polany Izerskiej natknął się na liczącą do 200 ludzi grupę niemieckich żołnierzy. Doszło do starcia, podczas którego Niemcy stawiali silny opór, ostrzeliwując się z broni automatycznej i KM-ów. Obie strony poniosły straty. Rosjanie, nie mogąc zdławić oporu, ściągnęli z rejonu Mirska wsparcie, w tym moździerze 82 mm i działa 76 mm. Ostrzał z moździerzy i dział przyniósł pożądany efekt. Jak później odnotowano, 150 żołnierzy niemieckich poddało się do niewoli, a reszta rozbiegła się po lesie. Jak się też okazało, spora część jeńców należała do SS. Co się stało z tymi, co uciekli? Czy grzecznie powrócili do swoich domów? Wątpię. Raczej wtopili się w powojenny krajobraz, zostając tak zwanymi strażnikami. Inny trop ukrytych tu depozytów
prowadzić może do Karla Augusta Hanke, który był gauleiterem Dolnego Śląska. Po ogłoszeniu Wrocławia twierdzą, zostaje mu nadany przydomek Kata Wrocławia. 29 kwietnia 1945 roku Hanke otrzymuje od Hitlera urząd Reichsführera SS i dowódcy policji, które do tej pory piastował Heinrich Himmler. Gdy wojna zbliża się ku końcowi, Hanke opuszcza Wrocław, gdzieś pomiędzy 5 lub 6 maja 1945 roku. Są różne wersje co do jego ucieczki i śmierci. Jedna z nich mówi, że Hanke uciekł samolotem, który wystartował z polowego lotniska przy placu Grunwaldzkim. Podobnież też Karl Hanke został zastrzelony przez czeski ruch oporu w dniu 8 czerwca 1945 roku w miejscowości Nowa Wes nad Popelku, niedaleko Liberca. Niewykluczone jest, że przed ucieczką do Czech ukrywał się on w Lubaniu, w swoim rodzinnym domu przy dzisiejszej ulicy Warszawskiej. Wiadomo jest, że jeszcze jako gauleiter Dolnego Śląska Karl Hanke zgromadził olbrzymi majątek. Czy zatem, pozostając we Wrocławiu, Hanke nie zrobił wszystkiego, by zabezpieczyć nie tylko swój prywatny majątek, ale również tak zwane złoto Wrocławia? Wiemy też, że Karl Hanke urodził się w Lubaniu. Tu też się wychowywał. Znał te tereny dobrze. Czy zatem zabezpieczenie postaci różnych drogocennych przedmiotów nie zostało ukryte właśnie w okolicy Lubania? Innym ciekawym człowiekiem, który często odwiedzał Lubań oraz jego okolice, był Günter Grundmann, konserwator zabytków na Dolny Śląsk. Günter urodził się w Jeleniej Górze, ale rodzinę miał w Lubaniu i Kościelnikach. To tu spędzał co roku wakacje. Obecnie z nami jest tak zwanej listy Grundmana, która została odnaleziona w jego biurze we Wrocławiu. Przypuszcza się, że powstała też inna lista, którą Günter zabrał ze sobą. To tyle historii. Może teraz zajmijmy się teraźniejszością. Jak wcześniej wspominałem w innym odcinku, w tym budynku mieścił się zakład wychowawczy. Następnie przez długie lata dom dziecka. Obecnie znajduje się tu tak zwany MOPS. Co ciekawe, zaraz po wojnie swoją siedzibę miało tu osławione NKWD, czyli Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR, na czele którego stał do końca 1945 roku Ławrenti Beria. To on ponosi bezpośrednią odpowiedzialność między innymi za zbrodnię katyńską. Zastanawia mnie, co tu robiło NKWD. Czy tylko mordowało, co było w ich zwyczaju? Czy coś jeszcze ich interesowało, a czego nie znaleźli? Kilka lat wcześniej czytałem pewien artykuł na ten temat, ale dziś dziwnym zbiegiem okoliczności wszelkie informacje co do Smolnik 22 wyparowały. Wyparowały też pewne zdjęcia. Teren środowiskowego domu samopomocy w Smolniku koło Leśnej. Zaznaczony tu jest na niebiesko. A to zdjęcie satelitarne tego samego obiektu. Nieraz z pomocą przychodzą nam nowe, zaawansowane techniki. Postanowiłem z nich teraz skorzystać.
to też to samo zdjęcie w systemie LIDAR, czyli lotniczy skanning laserowy. Usunął on nam tu drzewa i roślinność. Teraz możemy zobaczyć to, co inni nie chcieli, byśmy widzieli. Zaznaczone na żółto kropki to w rzeczywistości doły. Powstały po wykopaniu prawdopodobnie skrzyń. To o tym miejscu mówiłem m.in. Łukaszowi z Lubania, który podobnież jest przedstawicielem grupy eksploratorów z Wrocławia. Tak na marginesie zapytam was panów, wiecie co to jest kret? Teraz spójrzmy wyżej. Zaznaczone tu na czerwono dwa obok siebie dołki. To obecne działania pewnych ludzi. Powiedziałbym pewnej grupy ludzi, która ma za nic własność prywatną. A to zdjęcie tego samego miejsca po jakimś czasie. Dwa doły przypadkowo łączą się w jeden. Może mądrale z różnych grup, tak zwani fachowcy, coś powiedzą na ten temat. Z pewnością ludzie też by chcieli poznać tak niezwykłe przypadkowe zjawiska bez udziału ludzkiego. To miejsce wyglądało tak, do telefonu pana Łukasza, który zapewniał mnie, że co mieli zabrać, to na pewno już zabrali. Czyżby? A skąd pan Łukasz ma takie informacje? Zapomniałem wam wspomnieć, że tu przed wojną stał budynek, który oczywiście przypadkowo spłonął. Przypadkowo też nie znajdziemy żadnej informacji ani zdjęć na ten temat. Była też próba spalenia budynku dzisiejszego MOPS-u. Działo się to w latach 50. Na szczęście pożar udało się w porę ugasić. Ucierpiał tylko częściowo dach. Widziałem zdjęcie tego dachu po pożarze. Zrobione było z ulicy. No i właśnie, dziś po zdjęciu zaginął wszelki ślad. Oczywiście to tylko zbieg okoliczności. Po około 14 dniach od naszej rozmowy z niejakim Łukaszem z Lubania zajechałem znów do wsi Smolnik. Oczom moim ukazała się potworna dziura w miejscu gruzowiska gdzieś obok spalonego domu. Dół mógł mieć tak na oko z 5-6 metrów długości i szerokości. W jego prawym narożniku była dziura, która prowadziła jeszcze niżej, ale była już zasypana odłamkami betonu, co mogło sugerować, że miłośnicy polskich zabytków użyli młota udarowego. Wejście niżej to prostokąt, 1,5 metra gdzieś na 80 cm. Oczywiście podaję wszystko w przybliżeniu, przecież nie dysponowałem metrówką. Tu może wspomnę, że wcześniej obok wykopanej dziury, po drugiej stronie drogi, ktoś przypadkowo się wybudował. Przypadkowo też stała pod jego domem koparka oraz dwa samochody ciężarowe. I proszę nie mówić, że coś sugeruje. To tylko przypadek. Mogę też się założyć, że w czasie, kiedy została wykopana dziura, gdzie też użyto młota udarowego, na pewno właściciela nie było w domu. Na pewno też nikt niczego nie słyszał i nie widział. Rozumiecie chyba, co chcę wam przekazać. Trzeba zaznaczyć, że to wszystko ma miejsce na terenie, który należy do MOPS-u. Chciałbym się dowiedzieć, co na ten temat ma do powiedzenia pani kierownik Małgorzata. Przecież obiekt wraz z przyległym terenem został pani przekazany pod opiekę. Nie jest to jakaś własność prywatna. Zatem, czy nie wie pani, co się tu dzieje na terenie, o który ma pani dbać? To teraz już pani wie. I co pani z tym chce zrobić? Osobiście wątpię, by pani palcem nawet kiwnęła. Zastanawiam się tylko dlaczego.
No dobrze, to może dalej pociągnijmy ten wątek. Zdenerwowany poszłem do mopsu. Przy budynku spotkałem dwóch panów i jednemu z nich powiedziałem o koparce. Facet zrobił duże gały i poczerwieniał. Przez chwilę nic nie mógł wydukać z siebie, mimo że chciał zachować pozory spokoju. W takim wypadku nie było więc sensu o nic więcej pytać. W domu zastanawiałem się, co teraz zrobią. Zasypią dziurę czy co? Nie dawało mi to spokoju, więc postanowiłem tam zajechać. I rzeczywiście, dziura została częściowo zasypana. Powiedziałbym, że nawet zamaskowana. Oczywiście to znów tylko przypadek. Natura przecież potrafi płatać nam figle. Drodzy widzowie, jak myślicie, ile osób trzeba do takiej pracy dorywczej? Koparka, kucie betonu, przenoszenie skrzyń, kierowcy ciężarówek, no i ktoś musiał przecież stać na czujce. Na pewno nie jeden. Czy czasami nie mamy tu do czynienia z jakąś zorganizowaną grupą przestępczą? Nazwałbym ją nawet taką ośmiornicą. Więc czy tą sprawą nie powinien zainteresować się Wydział do zwalczania takich grup? Chcę też powiedzieć, że obecne zdjęcia będą się zmieniać, ponieważ zostały wykonane wcześniej. Te obecne dopiero zobaczymy. Za rok lub dwa lata. Nie wiem, co jaki czas Geoportal uaktualnia dane. W tych nowych zdjęciach dziura się powiększy. Myślę też, że zobaczymy zarys otworu, który, jak powiedziałem wcześniej, prowadzi na niższą kondygnację. Następnie otwór znów się pomniejszy, ponieważ został częściowo zasypany i znów będzie to tylko zbiegiem okoliczności. Bo czym by mogło być największą aferą w powojennych czasach? Przez wiele lat dyrektorem w tym budynku był pan Straszak. Prawdopodobnie to on ściągnął panów Małurka i Lubomira Wojciechowskiego jako wychowawców. Ta trójca pozostała razem do śmierci. Inni przychodzili i odchodzili lub zostawali zwolnieni. A ci trzej cały czas razem. Normalnie bracia siamscy. Dodam, że jeden z nich był też wychowawcą w Pobiednej, o której wspominałem w innym filmie. Był jeszcze kierowca samochodu Nysa. Znajomy zasugerował, że mógł mieć na nazwisko Tomczyk lub Tomczak. Syn pana Straszaka, Walter, jest od 6 kadencji radnym w Leśnej, który należy do komitetu wyborczego Szymona Surmacza. Tak myślę, niezły wybór, by dostać się do ratusza. PO byłoby zbyt oczywiste, zaś PiS znienawidzone. Sam pan Surmacz przed wyborami rozpowszechniał fałszywe informacje, by zyskać wyborców. Sprawa nawet oparła się o sąd. Pan Szymon nawet nie przyjechał na rozprawę, którą przegrał. Sam pan Walter, oprócz grania na harmonii, interesuje się również historią. To zdjęcie z 2009 roku, zrobione w Miłoszowie koło Leśni. Pan Straszak po prawej stronie. A ten siwy pan to Albert Pawłowicz, więzień obozu Hartmannsdorf, dzisiejszy Miłoszów.
Rok później doszło tu do dziwnej eksploracji, właśnie w tym miejscu. Oczywiście, jak zawsze, to tylko przypadek. Grupa czesko-niemiecka, bez zezwolenia odpowiednich władz, weszła do zalanego tunelu, zwanego dzisiaj schronem Waltera. Co tam robili, ewentualnie co zabrali, nie wiadomo. Być może to więcej niż tylko schron. Tajemnicza grupa tylko sprawdziła, czy wszystko jest nienaruszone, by we właściwym czasie zabrać to, co tam jest ukryte. Skoro już oddaliśmy się od Smolnika, to poruszmy jeszcze jeden z dziwnych przypadków leśnych, których jest tu mnóstwo. Otóż pan Bogusław Włoszański, historyk, w jednym ze swoich odcinków poruszył temat wykutych przez więźniów sztolni, które znajdują się na końcu leśnej, w kierunku Świecia. Stojąc w tym miejscu, opowiadał, jak kolumna niemieckich ciężarówek przejechała Leśną. Następnie pokazał ręką kierunek na Świecie i powiedział: stąd nadjechały ciężarówki. Mam zatem pytanie do pana Bogusława. Jak to zrobiły? Teleportowały się? Wiem, że są to sensacje XX wieku, ale żeby aż tak? Tym się karmi ludzi? Ale jedźmy dalej. Pan Wołek, jak go nazywają między innymi eksploratorzy, wskazuje ręką i mówi: tu wjechały ciężarówki, a następnie sztolnie wysadzono, a SS-manów przed sztolnią rozstrzelano. No dobra, zobaczmy więc tą sztolnię, którą pan wskazał. Czy to ta sztolnia, którą pan miał na myśli? Jestem normalnie w szoku. Muszę powiedzieć, że ci Niemcy to prawdziwi zawodowcy. Wysadzili sztolnię, że nie ma śladu. Jest za to ściana. Czy to za tą ścianą są ciężarówki? Wątpię. Ciekawi mnie, czy zmyślił pan tą historię sam, czy ktoś ją panu opowiedział? I w jakim celu? Czy po to, by ludzi odsunąć jak najdalej od prawdy? No i czego nikt nie mówi o Smolnik 22? Czy to jakiś tabu? A to ciekawostka. Pan Bogusław znalazł się na liście Koalicji Obywatelskiej, gdzie liderem jest Donald Tusk. To by mogło wiele tłumaczyć. Zanim zakończę ten odcinek, proszę mieszkańców Leśnej, jak i Lubania, udostępniajcie ten film na swoich stronach miejscowości. Prawdopodobne jest, że jak poprzedni, ten też pewne siły będą próbować usunąć. Do widzenia i życzę sobie, byśmy się jeszcze spotkali.